Organizatorem tej wyjątkowej olimpiady, gdzie każde dziecko zaprezentowało, na co go stać, było Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43. Też są przygotowani, żeby dopingować. Myślę, że dzieci bardzo chciały tutaj przyjść. Myślę, że czekały z niecierpliwością przez cały rok na tę uroczystość. A ta rozpoczęła się od prezentacji szkół, a potem na parkiecie było już tylko szaleństwo. Konkurencje inne niż w zeszłym roku. Przesłanie imprezy było proste. Żeby zintegrować dzieci, wszystkie dzieci, tak, i te zdrowe, i te niepełnosprawne, żeby miały możliwość razem się spotkać, pobawić. Zarówno te dzieciaki najmłodsze, jak i dzieciaki trochę starsze, czyli młodzież, jako wolontariusze razem współpracują, razem się integrują i tak naprawdę przełamują bariery. Na paraolimpiadzie nie mogło zabraknąć żużlowców, którzy zaprezentowali chyba najpopularniejszy sport w naszym mieście. No, nie wyobrażam sobie nie być obecny na tego typu imprezach, dlatego że jakby celem działania klubów sportowych, a nasz w szczególności, jest wspieranie młodzieży, tym bardziej młodzieży, dzieciaczków z niepełnosprawnościami. I tutaj jak najbardziej jest takie pole, w którym klub sportowy powinien robić wszystko, żeby pokazać ten świat tym dzieciom od strony sportu, jak to wygląda. W naszym przypadku to są motocykle duże, żużlowe, motocykle małe, pitbajki, czyli takie mini crossy. Są też chłopcy, którzy jeżdżą. Jeżdża sama Skotka, także każde dziecko może przyjść, siąść sobie na motocykl, może spytać, zrobić sobie fotkę. Tam, gdzie jest niepełnosprawność, pokazujemy, że można też z takimi dzieciakami bardzo dobrze współpracować i wielki szacunek dla koleżanki Doroty Jarzębskiej z Miejskiego Przedszkola nr 43, bo ona kontynuuje tę paraolimpiadę od wielu lat i myślę, że to jest wielki szacunek, że dalej tego typu działania są w Częstowie realizowane.